bardzo serdecznie. Cieszę się, że jesteście. Otwórzcie wasze Biblię na liście do Rzymian, rozdział 11. Będziemy czytać od wersetu 25 do 28. List do Rzymian, rozdział 11, wersety od 25 do 28. Apostoł Paweł napisał tak. Nie chcę bowiem, bracia, abyście nie znali tej tajemnicy, żebyście sami siebie nie uważali za mądrych, że zatwardziałość po części przyszła na Izrael, dopóki nie wejdzie pełnia pogan. I tak cały Izrael będzie zbawiony, jak jest napisane, przyjdzie z Syjonu Wybawiciel i odwróci bezbożność od Jakuba, a to będzie moje przymierze z nimi, gdy zgładzę ich grzechy. Tak więc co do Ewangelii są nieprzyjaciółmi ze względu na was, lecz co do wybrania są umiłowani ze względu na ojców. Bracie Rafale, czy mogę się pomodlić o Jezu, dziękuję Ci za ten dzień. Dziękuję Ci za to, że możemy się spotykać w Twoim imieniu. Proszę Cię, żebyś pobłogosławił słowo, które będzie głoszone. Proszę Cię, żebyś uzdrowił nasze serca też do przyjęcia nauki i błogosławień, które masz dla nas na dzisiaj. Amen. Amen. Dzisiaj skończymy nauczanie na temat tysiącletniego królestwa Pana Jezusa Chrystusa na ziemi, zwane milenium. Powiedzieliśmy sobie, że po powtórnym przyjściu Pana Jezusa Chrystusa, Pan Jezus Chrystus fizycznie zasiądzie na tronie w Jerozolimie i będzie panował na całym światem wraz ze swoimi świętymi. I powiedzieliśmy sobie o tym, że w centrum będzie znowu odrestaurowany Izrael, on będzie największą potęgą na tym świecie. I znowu Bóg będzie koncentrował się na narodzie wybranym, na umiłowanym Żydach. I teraz chciałbym, żebyśmy spojrzeli na jedną z najbardziej niebezpiecznych doktryn, która krąży albo w instytucjach, które mówią, że są chrześcijańskie, ale nie są, a nawet w kościołach chrześcijańskich. To jest doktryna o tym, że podobno Izrael został w fizyczny sposób zastąpiony przez nowotestamentowy kościół. Istnieje taka doktryna propagowana przede wszystkim przez Kościół rzymskokatolicki o tym, że Pan Bóg zupełnie już odrzucił Izrael, swój naród wybrany, nigdy już więcej nie będzie się nimi zajmował i Kościół nowotestamentowy zastąpił w 100% fizycznych potomków Abrahama, Izaaka i Jakuba. I chciałem teraz skupić się, zanim przejdziemy do omówienia skutków tej doktryny o zastąpieniu Izraela przez Kościół, która nie jest biblijna, tylko jest kolejną tradycją ludzką. Chciałem, żebyśmy opowiedzieli sobie krótko, jak to się wszystko zaczęło. Jak to jest, że pewnego dnia znaleźli się ludzie w kościele, w chrześcijańskim kościele, ja teraz mówię, że zaczęła pojawiać się taka nauka, że Pan Bóg już nie ma nic wspólnego z Żydami i teraz tylko działa wśród nas pogan i nigdy już więcej Pan Jezus Chrystus nie będzie chciał mieć nic wspólnego z Żydami. I wszystkie te obietnice, które były dane, jeśli chodzi o stworzenie, o to, że będzie istniał naród żydowski w fizyczny sposób oraz, że będzie miał ziemię obiecaną od rzeki Egiptu do rzeki Eufraty, zostały teraz w jakiś naturalny sposób przekazane Kościołowi. Jak to się wszystko zaczęło? Kiedy czytamy Pismo Święte od Księgi Rodzaju do samego końca, nie tylko do końca Starego Testamentu, ale kiedy ty czytasz Pismo Święte od Księgi Rodzaju do Księgi Objawienia, ty musisz widzieć to, że to jest książka napisana przez Żydów. I tu jest dużo, nawet w Nowym Testamencie, co czytamy? Co czytamy cały czas o narodzie wybranym. Cztery Ewangelie. Pan Jezus Chrystus przyszedł do swoich rodaków, prawda? On przyszedł, żeby głosić Ewangelię o Królestwie dla Izraela. Czytamy później, że Pan Jezus Chrystus wybrał 12 apostołów. Oni wszyscy byli Żydami, prawda? Nawet apostoł Paweł już po zmartwychwstaniu Pana Jezusa Chrystusa został wybrany. Ten Żyd z pokolenia Benjamina został wybrany, żeby głosić Ewangelię po całym świecie dla kogo? No, dla pogan również, nie tylko dla Żydów, nie tylko dla tych możnych, ale również dla pogan. Pan Bóg wybrał kolejnego Żyda, żeby głosić Ewangelię Żydom i poganom. Pismo Święte mówi, zobaczcie ze mną, List do Rzymian, rozdział 3, wersety od 1 do 2. List do Rzymian, niektórzy mówią, że tam części Pisma Świętego nie zostały zapisane przez Żydów, ale na przykład części Księgi Daniela zostały napisane podobno tam w języku aramejskim czy syryjskim, jak to
niektórzy nazywają. Kiedy król Nabuchodonosor opisuje, jak Bóg go, tak, jak Bóg go zbawił. Niektórzy mówią, że Ewangelia Łukasza, Dzieje Apostolskie napisane przez Łukasza Ewangelistę, że on nie był Żydem. A ja chciałem zwrócić uwagę waszą na jeden fragment z Pisma Świętego. List do Rzymian, rozdział 3, wersety od 1 do 2. Na czym więc polega wyższość Żyda? Albo jaki jest pożytek z obrzezania? Wielki pod każdym względem. Przede wszystkim ten, że im... Komu? No Żydom. Przede wszystkim ten, że im zostały powierzone słowa Boże. Ten fragment można rozumieć w taki sposób, że całe Pismo Święte zostało powierzone Żydom i Pan Bóg wybrał Żydów, żeby je spisać. Tak można zrozumieć ten fragment. I na samym kiedy czytamy Dzieje Apostolskie na samym początku, prawda, przyjeżdżają Żydzi z całego świata i oni słyszą kazanie Piotra w dniu Pięćdziesiątnicy i czytamy, że 3000 ludzi się nawróciło, prawda? I teraz, kim oni byli? No Żydami. Czyli wczesny Kościół, ten pierwszy Kościół w dniu Pięćdziesiątnicy, jeśli zakładamy, że wtedy, w tamtym dniu rozpoczął się Nowy Testament, zrodzony został nowotestamentowy Kościół, składał się z Żydów. I wyobraź sobie, krótko po tym, jak był Dzień Pięćdziesiątnicy, Ewangelia zaczęła trafiać zarówno do Żydów, jak i do pogan. I co się działo? Czytamy, że raz po raz Żydzi odrzucali w większości objawienie, które było im dane. Czytamy, że coraz więcej pogan nawracało się do Pana Jezusa Chrystusa. Czytamy o tym, o eunuchu z Etiopii w Dziejach Apostolskich, rozdział 8, który się nawrócił. Czytamy o Korneliuszu w Dziejach Apostolskich, rozdział 10. Czytamy, że coraz więcej pogan przyjęło Ewangelię zmartwychwstałego Pana Jezusa Chrystusa. Więc wyobraź sobie, że obserwujesz te wydarzenia z pierwszych wieków chrześcijaństwa. I co obserwujesz? Coraz mniejszy odsetek, coraz mniej Żydów się nawraca i coraz więcej pogan się nawraca, prawda? I te proporcje się zmieniają. I masz teraz w kościołach coraz mniej nawróconych Żydów, a coraz więcej nawróconych pogan. I w tym momencie, po jakimś czasie doszły niektórzy wierzący, zaczęli się zastanawiać, a może nawet niewierzący, którzy oddawali chrześcijan, zaraz, co to może oznaczać? No jest coraz więcej pogan w kościele, coraz mniej Żydów. Widzimy tu raz po raz świadectwo jakiegoś Rzymianina, Greka, Fenicjanina, Hiszpana, Francuza, Niemca, Polaka, oni się nawracają, a tutaj mamy bardzo mało, albo prawie w ogóle nie ma przypadku, żeby się Żydzi nie nawrócili. Co to może oznaczać? A może to oznacza, że Pan Bóg nie chce, żeby Żydzi się nawrócili? Może to oznacza, że już Pan Bóg dał sobie spokój z Żydami? Może oni już nie mogą się nawrócić? Może już nie ma sensu ich nawracać? Po co sobie zadawać trud, żeby próbować dotrzeć z Ewangelią do Żydów? Może tylko skoncentrujmy się na nas, na poganach? A może te wszystkie obietnice ze Starego Testamentu tak naprawdę do nas należą? A może ten Kościół, my zastąpiliśmy ten Izrael? A może te wszystkie obietnice ze Starego Testamentu, które Bóg obiecał, że stworzy z Abrahama, Izaaka, Jakuba wielki naród i będzie mu błogosławił, oraz obietnica o tym, że dostaną ziemię obiecaną od rzeki Egiptu do rzeki Eufrat, że miała być należeć do nich, może te wszystkie obietnice już Bóg przekazał nie Żydom, tylko nam. I może to nam się teraz należy ziemia obiecana, może to nam się należą te wszystkie obietnice, może nawet my mamy się zachowywać jak ci Żydzi, którym Bóg nakazał fizycznie podbijać te wszystkie pogańskie narody. Rozumiecie? I te doktryny, takie myślenie wtargnęło do kościoła chrześcijańskiego w pierwszych wiekach. To nie jest tak, że w IV wieku, kiedy powstał Kościół Rzymski, nagle ktoś wymyślił sobie taką doktrynę. To się pojawiało już od najwcześniejszych lat chrześcijaństwa. Natomiast w IV wieku zostały te poglądy tak rozpowszechnione i tak systematyzowane przez Kościół Rzymski, że stało się oficjalną doktryną Kościoła, jedną z oficjalnych doktryn Kościoła katolickiego. I człowiekiem, który był za to odpowiedzialny, był pewien człowiek, nazywał się Augustyn, to był rzymskokatolicki teolog z IV i V wieku. I on napisał książkę
miasto Boga, w którym zawarł wizję o tym, że niby miasto Rzym zastąpiło Izraela z miastem, z tym narodem, tym miastem wybranym przez Boga, umiłowanym przez Boga, i teraz my, Kościół Rzymski, zastąpiliśmy Izrael, teraz my w imieniu Jezusa sprawujemy władzę, mamy autorytet od Boga, żeby nawracać wszystkie narody. I nawet, tak jak Żydzi, Żydzi podbijali siłą tą ziemię obiecaną, tak my mamy autorytet od Boga, żeby siłą nawracać, przyprowadzać ludzi do chrześcijaństwa. I to, co się działo, wiele rzeczy w Europie, na politycznej scenie, w dużej mierze zostało zainspirowane właśnie przez błędne nauki, niebiblijne nauki Kościoła Rzymskiego. To jest jeszcze jeden, jak zobaczymy, dowód na to, że to, co robią ci polityczni przywódcy, może wynikać z tego, że zostali zainspirowani przez religię. I koniec końców to religia narzuca pewien sposób działania władcom świeckim. I teraz zobaczmy objawienie Jana, rozdział 20, wersety od 1 do 3. Objawienie Jana, rozdział 20, wersety od 1 do 3. Apostoł Jan napisał tak: i zobaczyłem anioła zstępującego z nieba, mającego klucz do otchłani, wielki łańcuch w ręce. I chwycił smoka, węża starodawnego, którym jest diabeł i szatan, i związał go na 1000 lat. I wrzucił go do otchłani, zamknął go i opieczętował, aby już nie zwodził narodów, aż się dopełni 1000 lat, a potem musi być wypuszczony na krótki czas. Ten fragment Pisma Świętego, który chrześcijanie powinni traktować dosłownie, został zalegoryzowany przez Kościół Rzymski, również przez tego teologa, który nazywał się Augustyn. I oni uczą, że Pan Jezus Chrystus nie zapanuje fizycznie na 1000 lat po powtórnym swoim przyjściu, tylko że teraz już On panuje. On teraz już panuje i teraz żyjemy w tym 1000-letnim królestwie i teraz rzymskokatolicka instytucja ma autorytet od Boga, żeby narzucać innym swoją wiarę. I teraz oni uczą, że diabeł jest teraz związany. To się nazywa amilenizm. Bracie i siostro, czy ty wierzysz, że szatan jest związany i już nie zwodzi narodów? Wybierz się na ulicę, porozmawiaj z kimś o Panu Jezusie Chrystusie, wyciągnij tę Biblię i zacznij głosić i zobaczymy, i się szybko przekona, że jak to nie jest możliwe, żeby szatan już nie zwodził narodów. Ale w jakiś sposób, no, niektórzy teologowie tak nauczają, że właśnie szatan jest teraz związany i Chrystus panuje w naszych sercach i za każdym razem, kiedy ktoś się nawraca, to już jest to fizyczne królestwo niebieskie na ziemi. I co ciekawe, w objawieniu Jana, w tej samej księdze, czytamy, wystarczy tylko kilka wersetów wcześniej pójść, zobaczymy chronologicznie, kiedy to nastąpi, to związanie diabła. Zobaczcie, objawienie Jana, rozdział 19, wersety od 11 do 16. Objawienie Jana, rozdział 19, wersety od 11 do 16. Potem zobaczyłem niebo otwarte, a oto koń biały, a ten, który na nim siedział, nazywa się wiernym i prawdziwym, i sprawiedliwości sądzi i walczy. Jego oczy były jak płomień ognia, a na jego głowie było wiele koron, miał wypisane imię, którego nikt nie zna, tylko on sam. Ubrany był w szatę zmoczoną we krwi, a jego imię brzmi Słowo Boże. A wojska w niebie podążały za nim na białych koniach, ubrane w wisior biały i czysty. A z jego ust wychodził ostry miecz, aby nim pobił narody. On bowiem będzie rządził nimi laską żelazną i on wyciska w tłoczni wino zapłaczywości i gniewu Boga Wszechmogącego, a na szacie i na biodrze ma wpisane imię Król Królów i Pan Panów. Ten fragment mówi o czym? Tu jest koniec ucisku, a tu jest fragment o powtórnym przyjściu Pana Jezusa Chrystusa ze swoimi świętymi, między innymi z Tobą i ze mną, bracie i siostro. Tu my wracamy z Panem Jezusem na ziemię i Pismo Święte obiecuje, że ci, którzy za życia, cierpieli za wiarę, dostaną autorytet od Boga, żeby panować w milenium wraz z Panem Jezusem Chrystusem. I dopiero później, właśnie jak Pan Jezus Chrystus zapanuje na 1000 lat fizycznie z tronu w Jerozolimie, dopiero później mamy ten fragment,
o związaniu diabła. I tu jest wszystko chronologicznie. I to jest dosłowne traktowanie tego fragmentu Pisma Świętego. Natomiast według tych, którzy propagują to na doktrynę, że Izrael został zastąpiony przez nowotestamentowy Kościół, ten fragment oni alegoryzują, nie traktują tego dosłownie. I teraz pomówimy sobie o skutkach tej doktryny, niebiblijnej doktryny o tym, że Izrael został jakoby zastąpiony przez nowotestamentowy Kościół. No przede wszystkim to są skutki w dziedzinie natury i funkcji Kościoła. To są skutki w dziedzinie natury i funkcji Kościoła. Jeśli myślę, że to nie ma żadnego znaczenia na to, w to ktoś wierzy albo może wierzyć, albo na to, czy ktoś ma większe czy mniejsze problemy się nawrócić, to chciałbym, żebyś posłuchał tego, bracie i siostry. Skutki w dziedzinie natury i funkcji Kościoła. Bóg dał w Starym Testamencie Izraelowi kogo? Kapłanów, lewitów, prawda? Oni mieli służyć jako pośredników i oni mieli obowiązek, żeby przyjmować te ofiary, między innymi, tak, ze zwierząt i w imieniu Boga przyjmować te ofiary i składać je na przebaczenie grzechu. I oni się nazywali kapłanami. A w Kościele Rzymskim, no skoro my zastąpiliśmy Izrael, to musimy mieć też osobną klasę tych przywódców religijnych i nazwiemy ich księżami. Skąd to się bierze? W Starym Testamencie był jeden najwyższy kapłan. No to skoro my zastąpiliśmy Izrael, więc musimy mieć kogoś takiego jak papież, to tak, to głowę tego, który wydaje ostatecznie wszystkie decyzje. Skoro w Starym Testamencie były krwawe, niekończące się ofiary ze zwierząt na przebaczenie grzechów, no to skoro my zastąpiliśmy Izrael, no to zamienimy tą pamiątkę Wieczerzy Pańskiej na nieustanne składanie ofiary z ciała krwi Pana Jezusa Chrystusa. To się stąd bierze, bracie i siostry. To były skutki w dziedzinie natury i funkcji Kościoła. Teraz powiemy sobie o skutkach w dziedzinie nauki o czasach ostatecznych. No skoro my zastąpiliśmy Izrael, jak uczy Kościół Rzymski, no to Pan Jezus Chrystus nie zapanuje na 1000 lat po powtórnym przyjściu. Po prostu przyjdzie powtórnie, będzie sąd ostateczny, tylko jeden, a w Biblii jest więcej niż jeden sąd, bracie i siostro, tak przy okazji. Skoro On nie zapanuje, no to teraz musi zapanować, a skoro powiedział, ty jesteś Piotr, na tę skalę opresuj Kościół i tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego, no to znaczy, że my mamy autorytet od Boga przymuszać innych do wiary katolickiej, prawda? I że my panujemy, mamy autorytet, aby panować nad całym światem. I właśnie to jest cel istnienia rzymskokatolickiej instytucji, żeby papież był jedynym ostatecznym władcą tej ziemi, że miał władzę nad całym światem, jak to było w dziejach średniowiecznych. Teraz, ostatnie skutki wobec Izraela, katastrofalne skutki wobec Izraela. I doktryna o tym, że tak jak w Starym Testamencie, tak, Izrael miał autorytet od Boga, specyficzny autorytet od Boga, aby zdobywał ziemię obiecaną jak? No siłą, prawda? Tak czytamy. No to skoro my zastąpiliśmy Izrael, no to my możemy, to Bóg na pewno nie ma nic przeciwko, żebyśmy siłą zmuszali innych do rzymskiego katolicyzmu. Nazwiemy to chrześcijaństwem. I z tego się wzięło używanie władz świeckich do przeprowadzania ludźmi do rzymskiego katolicyzmu. Z tego się wzięły prześladowania Żydów, z tego się wzięła inkwizycja, z tego się wzięły krucjaty. Skoro my zastąpiliśmy Izrael, to cóż stoi na przeszkodzie, żebyśmy przemierzali całą Europę, łupili wszystko, grabili wszystko, co spotkamy na swojej drodze, wybierzemy, wyślemy nawet dzieci, żeby szły do Jerozolimy i podbijały Jerozolimę na chwałę papieża z Rzymu, prawda? I teraz przeczytam wam kilka cytatów z książki zatytułowanej Nadchodząca Apokalipsa, studium teologii zastąpienia Izraela przez Kościół, a Boża wierność w czasach ostatecznych, autorstwa Renalda Schauersa, to jest chrześcijanin ze Stanów Zjednoczonych, który jest już z Panem, i to jest książka wydana przez wydawnictwo Przyjaciół Izraela w Belmore, w New Jersey w roku 2010.
Na stronach 19-27 czytam tylko niektóre fragmenty. I teraz tak. Ta polityka niebiblijna i wobec wroga polityka Kościoła Rzymskokatolickiego, przede wszystkim wobec Żydów, zaczęła się od samego początku istnienia tej instytucji. Pierwszy cytat. Kiedy Konstantyn, pierwszy cesarz rzymski, który zadeklarował się jako chrześcijanin, stał się jedynym władcą całego imperium, w 323 roku rozpoczął coraz większą wrogą politykę wobec Żydów. W 329 roku kara śmierci została ustanowiona dla tych, którzy przyjęli żydowską wiarę, jak i też dla tych Żydów zaznajomionych w prawie, którzy ich wspierali. Wydany został dekret zakazujący małżeństw pomiędzy Żydami i chrześcijanami i nakładający karę śmierci na każdego Żyda, który by złamał to prawo. Kilka z tych praw odwoływało się do judaizmu jako do haniebnej, bestialskiej sekty. Myślisz, że chrześcijanie posuwaliby się do czegoś takiego? Kolejny cytat. Krucjaty w średniowieczu były wojskowymi wypadami z zachodniej Europy do wschodniej Europy i na Bliski Wschód dla narzędnego celu wyzwolenia ziemi świętej od muzułmanów oraz do udzielenia pomocy bizantyjskiemu imperium, aby zapobiec podbijaniu wschodniej Europy przez muzułmanów. Ale były one katastrofalne dla Żydów. W pierwszych trzech krucjatach bezprawne tłumy towarzyszące żołnierzom zabiły tysiące Żydów, złupiły ich posiadłości i zniszczyły ich domy w Niemczech, Francji, Anglii i innych obszarach. Kolejny cytat. Inocenty III, papież od roku 1198 do 1216, był najpotężniejszym papieżem w historii rzymskokatolickiego kościoła. Przewodził IV Soborowi w roku 1215. Według historyka doktora Heinricha Greca ten papież był zagrożeniem projektem Żydów i judaizmu i zadał ostrzejsze ciosy przeciwko Żydom niż którykolwiek z jego pośredników. Jego podejście było następujące. Żydzi, tak jak bratobójca Kain, są zgubieni, aby wędrować po ziemi jako uciekinierzy i włóczęgi, a ich twarze muszą być zakryte hańbą. W żadnych okolicznościach nie mogą być chronieni przez chrześcijańskich książąt, ale wręcz przeciwnie. Mogą być skazani na niewolę. Groził, że ekskomunikuje wszystkich politycznych władców, którzy nie będą gnębić Żydów. Inocenty III i IV Sobor ogłosili, że Żydzi od 12 roku życia wzwyż we wszystkich chrześcijańskich krajach muszą nosić cały czas wyróżniającą i kolorową opaskę, która identyfikowała ich publicznie jako Żydów. Brzmi znajomo? Holokaust, tak? Getta żydowskie podczas II wojny światowej? Paszport covidowy. Opaska, prawda? Musieli to nosić. Skąd się naziści tego nauczyli? To nie jest nic nowego. W roku 1290 król Edward I z Anglii. Na pewno oglądaliście film Braveheart. To jest właśnie ten król. Król Edward I przepędził wszystkich Żydów z Anglii i dokonał egzekucji na tych, którzy nie opuścili Anglii. Kolejny cytat. Straszny holokaust przeciwko Żydom miał miejsce w Niemczech i Austrii w roku 1298 z powodu raportu, że Żydzi w mieście Rottingen, Frankonia, zbezcześcili uświęconą rzymskokatolicką hostię. Szlachcic Rindfleisch tego miasta poprowadził tłum, aby spalić Żydów w Rottingen na stosie. Oni tłum wjechali do innych miast Frankonii, bawali, zabijając wszystkich Żydów oprócz tych, którzy przeszli na chrześcijaństwo, na rzymski katolicyzm. O to mu chodzi. Egzekucja Żydów rozszerzyła się od Niemiec do Austrii. W mniej niż 6 miesięcy około 120 żydowskich zgromadzeń składających się ze 100 tysięcy Żydów zginęło. Pamiętacie, to było takie wydarzenie zwane tą dżumą w Europie w XIV wieku, lata 40. XIV wieku? No zgadnijcie, kogo zaczęli obwiniać ludzie za to nieszczęście? No oczywiście Żydów, prawda? Oni rozpowszechniali fałszywe plotki, że oni się nie przestrzegali tych zasad sanitarnych, albo że wlewali jakieś truciznę do studni i tak dalej. No i zgadnijcie, jak zareagowali ludzie, którzy słyszeli taką propagandę. Kolejny cytat. Od XIII do XVI wieku prześladowania i masakry Żydów zwiększyły się ze straszliwą prędkością i intensywnością, zmieniały się jedynie w niekończących się dekretach wydawanych zarówno przez rzymskokatolicki kościół, jak i państwo, których celem i treścią było poniżanie Żydów, wyzywanie ich przy użyciu oszczerstw, aby doprowadzić ich do samobójstwa.
Narody Europy rywalizowały jeden z drugim, przyczynił się pokłócieństwo wobec Żydów. Do zawsze księża byli tymi, którzy w imię religii miłości wzbudzali tą niegasnącą nienawiść. Mało dla Żydów znaczyło, czy Żydzi żyli pod surowym rządem, czy anarchią, gdyż cierpieli nie mniej pod jednym niż pod drugim. Teraz, bracie i siostry, słuchaj uważnie. Jeżeli ja jestem księdzem, ja mówię komuś, kto nie jest nawrócony, jest zdesperowany, żeby otrzymać przebaczenie grzechów, że żeby otrzymał przebaczenie grzechów, musi pójść i zabić jakiegoś Żyda, to on to zrobi. To on to zrobi. Jeśli osoba jest zdesperowana i nie ma żadnej nadziei na zbawienie i może nawet popełnić jakieś zbrodnie, to jedyną nadzieją dla tej osoby będzie ten rzymskokatolicki ksiądz i jego wypaczone rozumienie Pisma Świętego. Skąd się bierze i będzie brać ta nienawiść wobec narodu wybranego i nie tylko. I nie tylko. Ludzie tak sobie nie wychodzą na ulicę i nie manifestują swojej nienawiści wobec Żydów albo innych ludzi. Ktoś ich do tego podburza. Najlepiej podburzać, używając wypaczonego rozumienia Pisma Świętego. Gdybym ja był księdzem, ja bym znalazł wersety biblijne, żeby usprawiedliwić mordowanie Żydów. Bez przelania krwi nie ma odpuszczenia grzechów. No to musisz zabić kogoś, żeby mieć przebaczenie grzechów. Prawda? No bez przelania krwi nie ma przebaczenia grzechów. Zabijesz tego Żyda, dostaniesz odpust zupełny. Ty i twoja matka i twój ojciec, cała rodzina będą w niebie. Wystarczy, że zabijesz. Co w tym, co prostszego jest? A potem pójdziesz do konfesjonału i wyznasz swoje grzechy i ja ci wszystko odpuszczę. Widzisz, jak prosto można manipulować człowiekiem? Jeśli nie jesteś zbawiony, ty uwierzysz w każde kłamstwo. Ty uwierzysz w każde kłamstwo diabła, uwierz mi. Jeśli ty nie jesteś zbawiony, jesteś zdesperowany. I to było z książki, ten cytat właśnie, o tym, że księża katolicy wielokrotnie właśnie prowokowali tłum, żeby wylewać swój gniew, żeby prześladować i mordować Żydów. To pochodzi z książki właśnie tego historyka Heinrich Kretz, Historia Żydów, książka wydana w Filadelfii przez Towarzystwo Wydawnictwa Żydowskiego w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej w roku 1893. I kilka jeszcze innych cytatów. Teraz przykład. W wyniku nienawistnego głoszenia kazania przez Ferdynanda Martineza, rzymskokatolickiego księdza, przemoc ze strony tłumu, to jest ciemne średniowiecze, wybuchła przeciwko Żydom w Sewilli w Hiszpanii. Wybuchła przemoc ze strony tłumu przeciwko Żydom w Sewilli. Jakieś 4000 Żydów zostało zabitych, żydowskie kobiety i dzieci zostały sprzedane jako niewolnicy muzułmanów. Teraz coś z naszego podwórka. W latach 1648-1651 w Polsce prawosławni kozacy z Ukrainy i Rusi zabili wiele tysięcy Żydów. W roku 1655 kozacy i Rosjanie razem rozpoczęli wojnę przeciwko Polsce, ponieważ wcześniej, 7 lat wcześniej, prawda, Polacy, tak, toczyli wojnę z kozakami z Ukrainy, prawda? Razem rozpoczęli wojnę przeciwko Polsce, potem Szwecja, Prusy i Transylwania, trudno powiedzieć Rumunia czy Węgry, się w nią zaangażowały. Szacuje się, że 250 tysięcy Żydów w Polsce zostało zabitych przez te wszystkie siły podczas tej 10-letniej wojny, bo od wybuchu powstania chmielnickiego przez potop, potem wojna polsko-rosyjska do roku 1667. Kolejny przykład. Wiecie, dlaczego tak łatwo było Hitlerowi tych wszystkich Żydów wyłapać i wysłać do obozów koncentracyjnych? Ponieważ odpowiednio wcześniej Żydzi żyli w pewnych obszarach Europy. W 1791 roku została ustalona w Rosji granica osiedlania się dla Żydów. Żydzi nie mogli mieszkać gdziekolwiek chcieli. Jeśli chcieli się przeprowadzić, to wiązało się z problemami ze strony władz. Ale jest taki obszar, jeżeli to prześledzisz, był taki specjalny obszar w tym rejonie naszym. On się nazywał właśnie granicą osiedlania się dla Żydów. I oni właśnie, dużo Żydów właśnie było w tym obszarze, gdzie później były, 150 lat później, te obozy koncentracyjne.
Teraz kolejny przykład. Od 1881 roku do 1913 kilka pogromów, czyli usankcjonowanych przez rząd morderczych wypadów, obłędnych represji, zostało wykonanych przeciwko Żydom w Rosji w celu zmuszenia 1/3 do opuszczenia kraju, kolejnej 1/3 do przejścia na prawosławie i zabicia ostatniej 1/3. Warunki stały się takie do zniesienia, że około 2 600 000 Żydów opuściło Rosję i przyległe kraje, wyemigrowało do Stanów Zjednoczonych. Teraz przypomnij sobie obietnicę Bożą. Księga Rodzaju, rozdział 12, werset 1-3. Będę błogosławił tym, którzy Cię błogosławią, będę przeklinał tych, których Ciebie przeklinają. Co się stało z Rosją? Jak były pogromy Żydów? Rewolucja jedna, druga, prawda? Wojna domowa, wojna polsko-bolszewicka, stalinizm, obozy koncentracyjne, miliony ludzi. Myślę, że to są żarty od strony Boga Wszechmogącego. Ciekawe, prawda? Zupełnym przypadkiem oczywiście tyle tragedii spadło na Cesarstwo Rosyjskie. Zupełnym przypadkiem. Od 1917 do 1921 było 887 głównych pogromów i 349 pomniejszych przeciwko 530 żydowskim wspólnotom na Ukrainie, w Polsce, na Syberii, w Mongolii i na Białorusi. Jakieś 60 000 Żydów, przepraszam, jakieś 60 000 Żydów, mężczyzn, kobiet i dzieci zostało zmasakrowanych, kilka razy więcej zostało rannych. Pierwsza wojna światowa, wojna polsko-bolszewicka, mniej więcej te lata. A teraz przykład, nie chcę powiedzieć najlepszy, najgorszy przykład. Trzecia Rzesza Niemiecka. Widzieliście ten film Wabank 2? Komedia polska. I jest ta scena, że Kramer chce uciec za granicę, prawda? I ci ludzie, którzy są przebrani za tych, na tych Niemców na granicy, za tych strażników, jeden z nich mówi pod koniec co? Witamy w 1000-letniej Rzeszy Niemieckiej. Dlaczego 1000-letniej Rzeszy? Bo nie wierzyli ci naziści, że zaprowadzają 1000-letnie Królestwo Pana Jezusa Chrystusa na ziemi. Nawet w tych komediach to można zobaczyć, nie tylko w tym filmie. Skąd wzięli ci naziści ten pomysł, że można zaprowadzić Królestwo, w cudzysłowie, Pana Jezusa Chrystusa na ziemi? No w jaki sposób? No, pozbędziemy się tych Żydów i w końcu mamy autorytet od Boga, żeby panować całym światem. W końcu Bóg odrzucił ten Izrael, w końcu nie chce mieć z nimi nic wspólnego, więc co za różnica, czy oni żyją, czy nie. Prawda? Skąd się to bierze, bracie i siostro? I teraz, bracie i siostro, jeśli nie byłeś nigdy w Niemczech, na przykład w Berlinie, na przykład w centrum Berlina, to nie wiem, nie. Jeśli nie masz okazji, jeśli masz obawy, porozmawiaj sobie przede wszystkim z wierzącymi, jak to tam wygląda. To jest przerażające, co dzisiaj się dzieje z Niemcami. Ten potężny kraj, ten kraj, który był błogosławiony przez Boga, zwłaszcza w drugiej połowie XIX wieku, który był potęgą gospodarczą, militarną, który miał misjonarzy, który był wierny Biblii reformacyjnej, starej Biblii Lutra, w ten kraj, który odrzucił Słowo Boże, zaakceptował ewolucję, racjonalizm, deizm i te inne niebiblijne nauki i w końcu obrócił się przeciwko ukochanemu narodowi żydowskiemu. Co się stało z tym narodem? Wiecie, co było z Niemcami, kiedy wojska aliantów i wojska Związku Radzieckiego zajęły III Rzeszą Niemiecką? Nadal istniały obozy koncentracyjne. Ja byłem z braćmi w 2014 roku. Ja sobie nie zdawałem sprawy, że obozy koncentracyjne istniały jeszcze po wojnie. Ja myślałem, że wojna się skończyła w 1945 roku i później był tylko pokój i tylko odbudowali gospodarkę i wszystko już było i wyglądało społeczeństwo tak, jak teraz wygląda. Teraz się okazuje, jest taki film w internecie pod cenzurą, co robili i zarówno alianci, i
i Związek Radziecki, ci przywódcy z tymi jeńcami wojennymi. Tam była taka scena, przepraszam, najpierw opowiem o tym obozie koncentracyjnym Buchenwald, którym to jest gdzieś w Niemczech, nie pamiętam dokładnie, ale był obóz koncentracyjny i tam nie tylko byli Żydzi, tam byli również ci, którzy przeciwstawiali się reżimowi, tam byli również wierzący, tam byli również chrześcijanie, tam byli również, posłuchaj mnie uważnie, mimo że Adolf Hitler był katolikiem, mimo że Niemiecka miała konkordat z Hitlerem od roku 1933, było wielu rzymskokatolickich księży, którzy się opierało temu reżimowi i oni nawet się bieli z tego powodu. O tym też nie możemy zapominać. I te obozy koncentracyjne, w których zginęły miliony ludzi, tam akurat w tym obozie koncentracyjnym to było prawie 4 miliony Rosjan zostało straconych. I niektóre z tych obozów koncentracyjnych nadal funkcjonowały po wojnie. I według szacunków przynajmniej 2 miliony Niemców, jeńców wojennych zostało zgładzonych po wojnie przez wojska alianckie. I oni tam byli trzymani po prostu w takim za drutami kolczastymi i oni mieli tak wielu ludzi, że oni musieli stać, bo nie mieli więcej miejsca na to, żeby się ruszać. I oni po prostu zostali systematycznie zagłodzeni na śmierć. I tylko wynoszono po kilkanaście ciał dziennie. I to było po wojnie. To było po II wojnie światowej. Po II wojnie światowej. Był przecież ten mur berliński, prawda? Nawet nie tylko Niemcy podzieli na dwie części, jeszcze sam Berlin podzieli na dwie części, wschodnią i zachodnią. I wielu ludzi zginęło, próbując się przedostać ze wschodniej do zachodniej części. To trwało latami. Zdecydowana większość kobiet została zgwałcona przez Armię Czerwoną, kiedy wkraczali do tych wschodnich Niemiec. Moja ciocia, najstarsza siostra mojej mamy, opowiadała mi, ona jest z roku 1933, ona opowiadała, jak tutaj wchodziła Armia Czerwona, to dowódcy byli jeszcze w miarę tacy, jeszcze mieli trochę ogłady, ale ci zwykli żołnierze, to nawet oni wyglądali jak Tatarzy, jak Mongołowie, jak po prostu ludzie z jakichś dalekich stepów, jak z tych filmów po prostu. I oni nie wiedzieli nawet, co to jest toaleta. Oni myśleli, że to jest źródło wody i oni po prostu tam zanurzali głowę i oni pili wodę z tej toalety. Wyobraź sobie? To była taka dzicz. I kobiety musiała, moja ciocia opowiadała mi, która żyła na Kaszubach, że jak Armia Czerwona wkraczała, to ludzie wiedzieli, co się może zdarzyć z tymi kobietami, to one specjalnie szpeciły swoje twarze, żeby nie być gwałcone. I wyobraźcie sobie, co się działo z Niemkami, kiedy taka dzicz weszła do tej III Rzeszy Niemieckiej? Po wojnie również? A teraz co się dzieje z Niemcami? Zobacz. Miliony imigrantów przychodzą, miliony ludzi, którzy nawet nielegalnie tam są, pełno jest tych niebezpiecznych ludzi, jakichś buntowników, ludzi niecywilizowanych i oni również, zdarza się tak, że Niemcy, którzy tam żyją z dziada pradziada, oni się nie czują bezpiecznie w tym kraju. Dlaczego wam o tym mówię? Księga Rodzaju, rozdział 12, wersety od 1 do 3. Ja będę błogosławił tym, którzy Cię błogosławią, będę przeklinał tym, którzy Ciebie przeklinają. Myślę, że to jest przypadek, co się stało z Niemcami w ciągu ostatnich 100 lat? To jest zupełny przypadek? Ludzie się zastanawiają, jak to jest, że tu jest tak wiele problemów, jak to jest, że tutaj nie można rozwiązać tego wszystkiego, jest tyle konfliktów. No może kiedyś zajrzał, czytał częściej Pismo Święte, wiedziałbyś, że nie należy czegoś zadzierać z narodem wybranym. Bracie i siostry, w naszym interesie, nie tylko w Twoim i moim, w interesie naszego narodu jest to, żeby błogosławić naród wybrany. Jednym z pierwszych decyzji rządu powinno być, żeby współpracować w jakiś biblijny sposób z narodem wybranym. Dzięki Bogu mamy jakieś wydarzenia takie kulturalne, prawda? Jakiś jest festiwal kultury żydowskiej, prawda? W Krakowie. Jeszcze mamy coś takiego, no dzięki Bogu. Dlaczego wam o tym mówię? Chciałem zwrócić uwagę, że fałszywa interpretacja tego słowa ma wielki wpływ nawet na to, co się dzieje
w innych aspektach życia. Że fałszywa interpretacja Słowa Bożego, w tym przypadku akurat wypaczenie biblijnej nauki, że Pan Jezus Chrystus pewnego dnia powróci powtórnie na ziemię i zapanuje sam fizycznie na 1000 lat, może doprowadzić do wielu tragedii. Niektórzy mówią, że nie ma żadnego związku między jednym a drugim. No jest związek, bo oni właśnie w taki sposób usprawiedliwiali, ci dyktatorzy, ludzie odpowiedzialni za tę tragedię, oni właśnie zostali zachęceni w wypaczony, obrzydliwy, diabelski sposób fałszywymi naukami z tego Pisma Świętego. O, ja wierzę w Boga, to brzmi niebezpiecznie. Ja słyszę kogoś takiego. Nie znaczy, że ty jesteś chrześcijaninem. Zobaczcie, Dzieje Apostolskie, rozdział 1, wersety 6 i 8. Dzieje Apostolskie, rozdział 1, wersety od 6 do 8. A zresztą powinniśmy czytać od samego początku. Dzieje Apostolskie, rozdział 1, wersety od 1 do 8. Pierwszą księgę napisałem Teofilu o wszystkim, co jest zaczął czynić, czego nauczać, aż do dnia, w którym został wzięty w górę po tym, jak przez Ducha Świętego udzielił poleceń apostołom, których wydał. Im też po swojej męce objawił się jako żywy, wielu niewątpliwych dowodach przez 40 dni, ukazując się im i mówiąc o Królestwie Bożym. A gdy byli zebrani razem, nakazał im: nie odchodźcie z Jerozolimy, ale oczekujcie obietnicy Ojca, o której słyszeliście ode mnie. Jan bowiem chrzcił wodą, ale wy po niewielu dniach będziecie ochrzczeni Duchem Świętym. Tak więc zebrani pytali go, uwaga: Panie, czy w tym czasie przywrócisz Królestwo Izraelowi? I co Jezus mówi? Lecz on im odpowiedział: nie do was należy znać czasy i pory, które Ojciec ustanowił swoją władzę, ale przyjmiecie moc Ducha Świętego, który stąpi na was i będziecie mi świadkami w Jerozolimie, w całej Judei, w Samarii i aż po krańce ziemi. Podobno niektórzy wierzący, jak słyszą to pytanie z wersetu 6, Panie, czy w tym czasie przywrócisz Królestwo Izraelowi, oni twierdzą, że to jest głupie pytanie. To nie jest głupie pytanie. Żydzi w tym momencie, po zmartwychwstaniu, ci apostołowie nadal oczekują biblijnej, prawdziwej obietnicy, że Pan Jezus Chrystus przywróci potęgę Izraela. Że w końcu będą mieli to królestwo fizyczne na ziemi. To nie jest głupie pytanie. I to królestwo przyjdzie dla Izraela. Prędzej czy później. Natomiast, ponieważ naród wybrany odrzucił generalnie Ewangelię, ponieważ wydali Pana Jezusa na śmierć przywódcy Sanhedrynu, ponieważ wydali go w ręce pogan, to królestwo zostało odłożone w czasie. Ale nie znaczy, że Pan Bóg zrezygnował z obietnicy i przekazał te wszystkie obietnice teraz Kościołowi. Bo zobaczcie, w wersecie 7 Pan Jezus nie odpowiada: nigdy nie przywrócę Królestwa Izraelowi. On tak nie powiedział. On powiedział: nie do was należy znać czasy i pory, które Ojciec ustanowił swoją władzą. To on mówi. To nie jest głupie pytanie, to jest bardzo mądre pytanie. Tylko my, ty i ja jesteśmy poganami, nie jesteśmy Żydami, dlatego nie zdajemy sobie sprawy, że ci Żydzi oczekują nadal Królestwa Fizycznego, Królestwa Niebieskiego na ziemi. I teraz ostatni werset. Wróćmy do listu do Rzymian, rozdział 11, wersety od 1 do 5. Czy Bóg już nie ma nic wspólnego z Żydami, nie chce, żeby żaden Żyd się nawrócił? Nie chcę błogosławić narodowi wybranemu. Zobaczcie, list do Rzymian, rozdział 11, werset od 1 do 5. Pytam więc, czy Bóg odrzucił swój lud? Nie daj Boże! Ja bowiem też jestem Izraelitą, z potomstwa Abrahama, z pokolenia Benjamina. Bóg nie odrzucił swego ludu, który przedtem znał. Czyż nie wiecie, co Pismo mówi o Eliaszu, jaki się skarży przed Bogiem na Izrael? Panie, pozabijali Twoich proroków i zburzyli Twoje ołtarze. Tylko ja sam pozostałem i czekają na moje życie. Ale cóż mu odpowiada Bóg? Zostawiłem sobie 7000 mężów, którzy nie zgięli kolan przed Baalem. Tak i w obecnym czasie pozostała resztka według wybrania przez łaskę. O czym tu czytamy? O Izraelu. I tu jest mowa o zbawieniu, bo w wersecie 6 czytamy, jak wygląda zbawienie z łaski, a nie z uczynku. Prawda? W
Więc Bóg nawet w epoce nowotestamentowego Kościoła, kiedy teraz nie ma różnicy między Żydem a poganinem, każdy na tych samych zasadach może przyjść do Pana Jezusa Chrystusa i poprosi o przebaczenie grzechów. Nie ma tak, że jeden musi przestrzegać szabatu, a drugi nie musi i tak dalej. Teraz każdy na samych zasadach może stać się wierzącym, zbawionym dzieckiem Bożym. Tutaj jest napisane, że nawet tu w tej epoce nowotestamentowego Kościoła Bóg nie tylko spośród pogan wybiera ludzi do zbawienia, ale również spośród Żydów. Być może nie zna żadnych nawróconych Żydów, ale są nawróceni Żydzi. I chciałbym właśnie zakończyć to nasze studium na temat tysiącletniego panowania Jezusa Chrystusa na ziemi. Pamiętaj, bracie i siostro, nie lekceważ obietnic danych przez Boga narodowi wybranemu.